Od poprzedniego odcinka jestem uwięziony w Netherze, ale mam nadzieję, że dzisiaj podczas szukania drogi do wyjścia znajdziemy coś ciekawego. Może jakąś fortecę, albo cokolwiek. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson, tak jak już pewnie wiecie, bo to w końcu codziennie odcinki o godzinie 19:19. Spytacie, dlaczego znowu kurtka? Przecież jest lato. To drugi raz mówię. Założyłem piotr, żeby na każdym odcinku jakoś inaczej wyglądać, bo w tych wszystkich plikach już się gubię i za pomocą tego, na czym jestem ubrany, rozróżniam, który film był kiedy nagrywany, więc taki to jest taka pomoc. A poza tym jest mi aż tak ciepło, no nieważne, to nie ma znaczenia. W każdym razie, na samym początku możecie zostawić łapkę w górę, 6000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek z Minecrafta, w którym może będziemy zwiedzać ten Nether, w którym teraz jesteśmy. Słuchajcie, jestem w jakimś lesie, troszkę sobie przeszłem dalej, żeby coś znaleźć może nowego, coś zobaczyć nowego. Nie znalazłem nic nowego w sumie. Poza tym, że jestem w jakimś lesie, który nie wiem dokąd prowadzi totalnie. Tu jest w ogóle jakiś kanion. Wow, dobrze, że tam nie spadłem w sumie. Dobra, słuchajcie, przejdźmy przez ten las, może wydostańmy się stąd jakoś, ponieważ tutaj poza drzewami, które oczywiście są mega fajne i oczywiście chciałbym je wykorzystać do czegoś i w sumie zrobić sobie tam w przyszłości z tego jakiś, jak to się mówi, domek, czy jakoś to wykorzystać. Może też w ogóle zrobić domek tutaj w Netherze, tak jak powiedziałem też w ostatnim odcinku. Chciałbym to zrobić i mam nadzieję, że mi się to uda. Wow, jak to się długo... Te liście da się normalnie rozwalić, co ty gadasz? Dobra, no to... O nie, tędy nie przejdę, czekajcie, tu jakoś musimy przejść. Strasznie dużo jest tutaj tego złota. Co jest z moim zdaniem fajne? Co to jest? Wow, jak to wygląda. Ej, czy to... To w sumie wygląda jak cegły. To trochę wygląda tak, jakby to miała być forteca. Ale czy to jest na pewno forteca? To tak trudno mi powiedzieć. Nie wiem, czy ona... Nie wiem właśnie, czy ta forteca netherowa będzie wyglądać w wersji 1.16 tak samo, jak wyglądała w poprzednich wersjach. Może to się w sumie różnić i to by było całkiem fajne, gdyby też była nowa forteca. Ale strasznie dużo tych mobów, przecież ja nie mam szans z nimi tutaj żadnych. Dobra, przejdźmy tutaj sobie na to. Zobaczmy, co tutaj będzie. Rozwalmy sobie ten bloczek. Podsadźmy się może, żeby tutaj się dostać. I zacznijmy to zwiedzać. Wow! Ej, to jest dziwny blok. Dobra, to muszę zobaczyć. To muszę zobaczyć, bo jestem tego strasznie ciekaw. Dobra, jakie ja tu akrobacje walę od ostatniego odcinka. To jest niesamowite. Wow, dobra, ej, fajnie to wygląda. Czekajcie, pod tym jest blok, pod tym jest blok. To możemy sobie na nim stanąć. Złocony czernit, okej. Czy my z tego złoconego czernitu coś możemy zrobić? Pewnie jak go przepalimy, to będziemy mieli złoto. Więc mega, mega fajnie. Fajnie, że są tutaj rudy też jakieś. To mi się mega podoba. Znowu te świniaki. Ja się boję, że ja tutaj zeskoczę na dół i będę miał przypał. Wow, jak te lampy są zawieszone na takich łańcuchach. Wow, jak to pięknie wygląda. Dobra, czekajcie, schodzimy tu na dół. Te łańcuchy przydałoby się zabrać. Ej, dobra, to wygląda trochę jak forteca. Szczerze wam przyznam. Dobra, rozwalmy może tutaj... Dobra, na shifcie chodzę, bo boję się. Rozwalmy to. Czekaj, dostałem ten łańcuch? Nie dostałem go? Czekajcie, czy on tu gdzieś leży? Leży tu, dobra, zabrałem go. Ej, dobra, mega fajnie. Czy jak rozwalę z góry... dobra, nie myślę, że się cały rozwali, ale jednak nie. Ale dobra, mamy trochę tych łańcuchów. Mamy strasznie dużo rzeczy, czekajcie, ja bym tu coś wywalił. Może wywalmy to. Wywalmy skórę, skóra nie jest nam aż tak bardzo potrzebna. To wywalmy. Już będziemy mieli więcej miejsca w ekwipunku. Tą strzałę też byśmy mogli niby wywalić, bo w sumie to nie mamy za bardzo jak jej użyć. Znaczy mamy ten łuk niby, ale no już bez przesady. Dobra, czekajcie, pozwiedzajmy, co tutaj jest. Dobra, ty tutaj jesteś ten, ale jakoś niespecjalnie jesteś mną zainteresowany w sumie. Ej, tu jest jakaś skrzynka, dobra, to wygląda jakby to miało być właśnie jakaś forteca, więc w sumie mega fajnie. Oła, weź tą, spadaj stąd. Wow, boję się, że ona mnie wyrzuci. O kurde. No. Dobra. Dobra, bierzemy wszystko. Dobra, patrzcie, tyle strzał. Dobra, jednak to biorę. Weźmiemy tą skrzynkę, bo może nam się przydać też gdzieś później w jakiejś dalszej części podróży tutaj po Netherze, żeby coś schować. Ej, dobra, to wygląda mega kozacko. Ta forteca mi się mega podoba. Jest zupełnie inna niż była. Trzeba tak sobie przełazić między tymi. Dobra, już tych nie będę złot brał, bo i tak mamy ich mega dużo. Ta świnia mnie tylko denerwuje. O, dobra, poskromiliśmy ją. Dobra, czekajcie, musimy się jakoś tutaj przedostać gdzie indziej też jeszcze. Czekajcie, może zejdźmy tutaj. Wow, jak to wygląda, superansko w sumie. Dobra, o, jaki on speed miał, ty. Dobra, spodnie nam dał, ale fajnie, nie strzelaj. Kurde, mordo, proszę. Ej, kolejna skrzynka tu jest, dobra, to dobrze, że tu przyszliśmy. Dobra, sprawdzamy kolejną skrzyneczkę. Uwaga. Jaki donate mamy tu w ogóle, czekajcie, dobra, wszystko zbierzemy? Nie wszystko zbierzemy, czekajcie, co byśmy tu mogli wywalić? Dobra, wywalmy tą zbroję, w sumie to nie jest nam tak bardzo potrzebne. Pa, jak się rzucił na to? Jak się rzucił na to?
Jak one się rzucają na to złoto? Dobra, czyli już wiemy, że te świnie po prostu uwielbiają złote rzeczy i zrobią dla nich wszystko, rzucają się za nimi totalnie, całkowicie, całe. Dobra, przeskoczmy tutaj. Nie, zauważyli. Dobra, szybko rozwalamy to. Wow, jaki gang na mnie leci. O! Co to jest? Co my znaleźliśmy? Czekajcie, muszę się tu zamurować, bo... Co to jest? Ile złota? Czy wy to widzicie? Czekajcie, rozwalę to. Do czego to jest? To wygląda, jak to tak świńsko to wygląda, patrzcie. Rzeźbiony, wypolerowany kurde, czernit. Podoba mi się to. Dobra, czekajcie, zbieramy to złoto. Ja nie mogę, ile złota. Siacy, my jesteśmy bogaci teraz. Ja nie wiedziałem, że tu takie rzeczy można znaleźć, ale super. Ej, dobra, no mi się tak mega podoba teraz ten Nether. Jest wyjątkowy. Dobra, czekajcie, zbierzmy sobie tak. Weźmy ten. Wiecie co, zróbmy sobie może crafting. Bo mam pomysł teraz, co zrobimy z tego craftingu. No nie, no muszę wywalić, tak. Postawmy ten crafting tutaj. I zrobimy na szybko... Czekaj, wywalę to, bo to jest tego, jestem mega ciekaw. I przede wszystkim musimy zrobić tak, że zamienić musimy to na sztabki. To się nam przyda bardzo, moim zdaniem. No kurczę, nie mogę tego całego zabrać. Dobra, tak. I zamienimy to wszystko, wtedy oszczędzimy sobie mnóstwo miejsca. I dzięki temu będziemy mogli sobie, prawda, tutaj normalnie funkcjonować. O, widzicie. Jeszcze jak te sztabki teraz przemienimy na to. O, no i patrzcie, ile miejsca zaoszczędzone. Dobra, to tak, możemy zrobić... O, mamy ogień, to akurat wykorzystajmy go. Wywalmy te 8 złota już. Nie będę się tak tutaj rozklejał nad tym. Wywalę mnóstwo takich niepotrzebnych rzeczy, które nam nie są przydatne i których niespecjalnie chcę. Tu zostawię takie, żeby mieć jakieś pamiątki z tego, że tutaj w tym Netherze byłem, że tak to ujmę. Dobra, mamy to, mamy złoto. Weźmy crafting, bo crafting się nam może jeszcze nie raz przydać. Te deski zabrałem, dobra, zabrałem te deski. Rozwalmy tu jeszcze. Wow, celuje do mnie gościu. No zabierzmy to złoto całe. Nie, to złoto tam poleciało do nich. Ała. Dobra, schowajmy się tutaj. Mam nadzieję, że oni nie mogą budować, bo jak mogą się podbudować i tutaj do mnie przyjść, no to jest lipa fest. Ty, trzymają to złoto chyba, któryś w rękach ma, nie? Czekajcie, zróbmy tak. Wow. A mi się tylko wydawało. Dobra, one są słabe na szczęście. Podejdź tu. Dobra. Dobra, o, miał to złoto, dobra. Dobra, musimy ratować to złoto jest w sumie dosyć cenne tutaj w tym momencie. Pigmenów nie atakujemy, ale... Jaka mała świnia! Nie, to nie wierzę w to! Co jest grane? Ty, matka leci! Czekajcie, bo matka jest bardzo mocno wkurzona. Ty, leci mąż. Jo! Proszę, nie róbcie mi tego. Dobra. Dobra, lipa, dobra, łatwe były, dobra, tam jeszcze... Ona tak urosła szybko? Gdzie jest ta mała? Dobra, nie wiem, może to jest ta mała, tak trochę wygląda, jakby była tą małą właśnie owcą. Półowcą, świnią. Dobra, ty mnie nie atakujesz, jesteś pozytywnie nastawiony do mnie, podoba mi się to. Nie wychodźmy stąd, bo tu jest w sumie mega fajnie. Czekajcie, ja bym tutaj gdzieś wyszedł na górę, bo tu można mnóstwo skrzynek znaleźć. I chciałbym jakąś jeszcze znaleźć, nie ukrywam. Czekajcie, tu spróbujmy się tutaj wbudować. Nie, kurde, świnia. To jest ta mała, poszła się podleczyć i... A, teraz poszła się, kurde, usmażyć. Też tak można w sumie. Więc w sumie... Spoko. Dobra, lecimy na górę, bo tutaj czuję, że tu możemy znaleźć jakąś kolejną skrzyneczkę fajną. Wow, widzę kolejne złoto. Dobra, widzę kolejne złoto. To jest dobra wiadomość. I tu można całą zbroję ze złotą dzięki nim uzbierać, bo oni tyle rzeczy mają. Dobra, weźmy to złoto. Jedno, też fajnie. Zawsze coś... Wow, jak tu głośno od tych świń. Czekajcie, czy tu w dół coś się dzieje? Nie, czy w górę coś się dzieje? Też nie. Dobra, czekajcie, bo tu musimy się jakoś stąd wydostać. Gdzieś tu powinna... Ile skrzynek! Dobra, tu... To jest to miejsce, w którym my się wzbogacamy, tak coś czuję. Dobra, otwór... Co? Złote strzały jakieś są? Nie, czekajcie, bo czy tu ktoś może mi wejść z tych oponentów? Ci tam się bawią. Ci są tutaj zagrożeniem tylko. Ale tu widzę, że jakąś rozmówki se walą. Dobra, są łatwi. Łatwi są do pokonania, dobra. Dobra, mamy spokój chyba w tym miejscu. Ten pigment nam nie powinien nic zrobić. Więc tak, zabierzmy wszystko, co możemy tylko. Te złote strzały to jest taki koks, że nie mogę, ty. Mega dobre to jest. Dobra, czekajcie, bierzemy te wszystkie
rzeczy. Zbroi nie bierzemy, bo to nam się nie przyda raczej. Strzał już mamy stack, chwila tylko. Dobra, magmowy krem. Dobra, odłożę te bloki. Obsydian se też odłożę, w sumie on nie jest aż tak cenny. Weźmy to. Tej zbroi mieliśmy nie brać, to nie bierzemy w sumie. Bo to bez sensu, myślę, że ta zbroja nam w nic nie pomoże tutaj w rozgrywce. Ten złoty miecz też odłożę. Złoty miecz to nie jest nic takiego nadzwyczajnego, więc nie ma sensu tego brać. Ale mega dobre skrzynki znaleźliśmy. Dobra, tu jest kolejna lampa, wezmę sobie tą lampę, bo w sumie te lampy są fajne do oświetlenia później. To będziemy sobie w domku gdzieś ich używać i tak dalej. Dobra, teraz musimy się wydostać gdzieś tam wyżej. Bo wydaje mi się, że gdzieś tam wyżej coś jeszcze będzie. Aczkolwiek mogę się mylić. Dobra, czekajcie, przejdźmy tutaj. O, ale sobie postawiłem źle, dobra, okej, okay, okej, okay. Okej, okay. O Jezus, już się wystraszyłem, że spadam gdzieś w dół. Dobra, czy tu gdzieś jest coś ciekawego? Czy to już jesteśmy na samej górze i tu już nie ma nic takiego, co by nas zainteresowało? Proszę, powiedzcie mi. Dobra, to jest chyba już sama góra, dobra, to jesteśmy na samej górze. Czyli to już mamy tutaj zwiedzone, tak? Więc tutaj nic ciekawego, nowego nie będzie. Przejdźmy tędy, bo tam na dole widziałem, że jest coś jeszcze. Więc skoro, o kurczę, tutaj może niekoniecznie. Skoro tutaj już nic nie było, to zejdźmy niżej, ponieważ tam widziałem, że było jeszcze. Zejście niżej, wow, wow, wow. Przez chwilę już myślałem, że tam spadnę. Dobra, czekajcie, to było gdzieś tu chyba. Albo mi się wydaje tylko. O, jakie pomieszczenie w ogóle, ty. Czekajcie, może to było to już tutaj? Czekajcie, tu gdzieś na górę się dało. Kurczę, zgubiłem się, szczerze mówiąc. Nie wiem, w którym jestem miejscu teraz. Ale czekajcie, zaraz się odnajdę jakoś. To było w tamtym miejscu, gdzie się biłem z tymi świniakami, gdzie był taki długi tunel. Gdzie to było? Patrzcie, zgubiłem to miejsce. Możliwe, że to było jeszcze niżej. No i tak coś czuję, że tak to właśnie było. O, tutaj to było chyba. Tak, to było tutaj. I teraz tutaj widziałem jeszcze zejście gdzieś niżej, ale zostawiłem sobie je na później. Żeby najpierw zająć się górą, a później się nie... O! Nie! Nie! Zostaw mnie! Nie! Dlaczego?